Kochani, witam wszystkich serdecznie. Chciałem się przedstawić, nazywam się Paweł Cwynar. Mamy okazję, jesteśmy w gościach u Andrzeja. Andrzej Wojwojtowicz, witam wszystkich serdecznie. Pan Andrzej jest miejscowym malarzem, który akurat pracuje tutaj w kościele pod wezwaniem Judy Tadeusza, Czarne, Jelenia Góra. Bardzo proszę o zaprezentowanie nam tutaj swoich prac. No to, co od razu nas ogarnia, to kolorystyka obrazu, zieleń bardzo szczególna, która daje nam poczucie, że jesteśmy w rajskim ogrodzie, a prezbiterium znajduje się arbor vitae, czyli w tym rajskim ogrodzie znajduje się drzewo życia. I drzewo życia na samym wierzchołku ma symbol Ducha Świętego, tam zresztą jest scena zwiastowania, a na dole tabernakulum. Rdzeń, który łączy symbol Ducha Świętego z tabernakulum, to jest oś kościoła. Od wejścia, prawda, jak tutaj ładnie to widać, od razu nam organizuje całą przestrzeń świątyni. I teraz to, co mamy przed sobą, to jest gigantyczne malarstwo na deskach specjalnymi technologiami. Rodzaj świadectwa przez wieki. Od samej góry mamy proroków, poniżej w postaci stojące to są apostołowie i głowy, około 68 głów świętych i błogosławionych Kościoła. Dolna partia prezbiterium, tutaj przy tabernakulum obraz Matki Bożej, którą kiedyś parafianie przywieźli z pielgrzymki w Rzymie. Ja zrobiłem, to jest taka troszeczkę kopia, nie kopia, tylko ja skopiowałem to, co po latach zostało, a co uległo destrukcji, prawda? To jest takie szczególne. Po prawej stronie ikona Archanioła Michała, no i stalle, które są takim ostatnim działaniem, są mojego projektu i obejmują w szczycie sakramenty święte. Czyli mamy tutaj po lewej stronie chrzest, bierzmowanie, eucharystia, spowiedź, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Miejsce celebransa jest akcentowane w sposób szczególny, troszeczkę inaczej postacią samego Chrystusa. Nad nami jest oblicze na krzyżu. To sukcesja po słowach Jana Pawła II, jego takiej prośbie, właściwie zaproszeniu do medytacji oblicza Chrystusowego. I teraz się obracamy na nawę główną i to, co widzimy, to po lewej i po prawej stronie stacje drogi krzyżowej. Bardzo są szczególne i należałoby, spróbować je jakoś tam zinterpretować i zobaczyć tą całą ikonografię. Natomiast teraz od lewej patrząc, to mamy po lewej kuszenie Chrystusa i tam jest taki zakątek dedykowany spowiedzi, stoi konfesjonał. Odpowiada ten po prawej stronie droga, Chrystus na drodze to Emaus, a na emporze chóru, łatwo tutaj można zauważyć, po lewej stronie ta scena z głowami, to jest scena zesłania Ducha Świętego, po środku scena łamania chleba i po prawej stronie dwie sceny stanowiące jakby taką jedną scenograficzną całość, to jest scena z Chrystusa i spotkanie Jego z niewiernym Tomaszem. Te dwie dłonie, które widzimy, to ta dłoń Zbawiciela, a po lewej dłoń tego niewiernego, którą musiał włożyć do boku. I po prawej gest Chrystusa powstrzymujący Marię Magdalenę. To jest takie zagranie ze starą ikonografią. Malarze wieków XVIII, tam zwłaszcza, często tą scenę nazywali Noli me tangere, czyli nie powstrzymuj mnie. Tu, co ciekawe jest, to są profile Chrystusa. Bardzo rzadko w świątyniach można zobaczyć Chrystusa z profilu. Raczej postać Boga jest pokazywana amfas. I teraz tu jesteśmy już... A ta symbolika jeszcze. Co oznacza ta symbolika tutaj? Czy jest różaniec? Nie. Właśnie. Tutaj, podejdźmy bliżej, bo mamy do czynienia z kuszeniami.
Czyli tutaj są po prostu sznury, pereł, sznury biżuterii, tak zwane biżuty. I to jest bogactwo. To jest jedno z kuszeń. Ja ci dam bogactwo całego świata, jak oddasz mi pokłon. Możesz przecież zamienić, bo jesteś Bogiem, możesz zamienić kamienie w chleb. No i oczywiście tam to trzecie kuszenie, prawda, skocz. Bóg, ojciec ci powiedział, że będziesz cię uratuje, tak, prawda, nic ci się nie stanie. To są te trzy kuszenia. Do tego jeszcze się nakładają pewne elementy dodatkowe. No tutaj mamy te trzy odsłony, to są właśnie te jakby trzy kuszenia, spróba personifikacji, jeśli chodzi o człowieka. No i nie mogłem oczywiście oprzeć się na malowaniu tej pierwszej sugestii, jeśli chodzi o grzech i kuszeniu, czyli mamy jabłka, a zatem raj, prawda? Zatem Adam i Ewa. No musi też się tutaj jakby ta konsekwencja... No to bym nie wpadł. No wiesz, no to piękne jest kuszenie, nie? Takie chyba najbardziej monumentalne, nie? Ludzkie, nie? To pierwsi rodzice kuszeni, tu wiadomo, no Chrystus też, on sobie tutaj siedzi, naprzeciwko ma konfesjonał, też słucha. No i idziemy tutaj w kierunku już baptysterium, to jest kaplica właściwie miłosierdzia. Myśmy pierwotnie rozmawiali o tym, że ma być to kaplica wyłącznie miłosierdzia, w roku miłosierdzia namalowana postać Chrystusa, ale stwierdziliśmy, że po prostu, i to było wolą również księdza proboszcza, żeby tutaj również była chrzcielnica i baptysterium. I to co mamy? Na wprost credo po polsku i po łacinie. Postać Chrystusa Miłosiernego to jest moja propozycja ikonograficzna. Polecam zwłaszcza bardzo szczególnie materię tego obrazu. To jest szokująca materia. Mowa jest o malarstwie takim autonomicznym, które jest dość skomplikowane w wykonaniu, ale genialnie oddaje pewne elementy. No tutaj to jest... Ja zaraz już będę mówił o rzeźbach, bo skończę jeszcze ikonografię malarską, bo tutaj mamy freski. Tutaj co to jest? Tu mamy wskrzeszenie Łazarza. Wskrzeszenie Łazarza. Tu po prawej stronie mamy siloę, sadzawkę w siloę. No i pani po środku to jest oczywiście Samarytanka. Czyli de facto katecheza chrzcielna. Ktoś, kto chciałby wejść głębiej w to wszystko, co związane jest z symboliką wody, no to tutaj... To tutaj się to dzieje. Po środku stoi chrzcielnica wykonana przez moją żonę, Ewę Jonas Wojtowicz. No i mamy muszlę cudowną, piękną z brązu patynowanego. Na dole też są sceny i też sceny ze Starego Testamentu plus modlitwy, które opisują nam poszczególne kwatery. Co ciekawe, i to warto na to zwrócić uwagę, jaka jest tu konsekwencja. Gesty. W tym kościele wszystko jest przemyślane. Nie? Czyli gesty mają tutaj absolutnie ważne znaczenie, prawda? Gest Chrystusa, gesty poszczególnych uczestników, jakby to powiedzieć, tej ikonografii. Proszę zobaczyć tutaj na te gesty sadzawki siloe. To nie są przypadkowe elementy. I tak samo te gesty się pojawiają tutaj. Tak samo te gesty, ręce, postać rąk. No mamy, jesteśmy chrzest, prawda? No to mamy rękę. Łatwo się domyślić, że pewnie chodzi o rękę Jana Chrzciciela, prawda? Który chrzci Chrystusa, prawda? Po tej stronie mamy dłoń z laską. No to już wiadomo, że to jest Mojżesz, prawda? Który rozgarnia wody morza, żeby można było przejść. To jest ten element kościoła. No i jesteśmy już całkowicie po prawej stronie. Kończy się pasus, patrząc od lewej strony chóru aż do tego miejsca Via Lucis. W jakimś takim krótkim fragmencie, bo cała Via Lucis obejmuje 14 stacji. Ale piękna tonacja brązu. Ten obraz jeszcze czeka mnie po prostu wyniksowanie, zabezpieczenie, on już jest wyschnięty.
te komory jeszcze dodatkowo dostaną tą swoją wyprawę, jeszcze to będzie inaczej wyglądało. Piękne twarze. Tak. Do tego pozowali ludzie, dawali swoje świadectwo, to są praca z modelami, tutaj nie ma... No jedynie Chrystus też jest wynalezionym przeze mnie, spotkanym człowiekiem, który też tutaj pozował. No i tu bardzo fajnie widać po prostu, co się dzieje z narracją malarską, że to malarstwo jest po prostu tutaj tonalne. Ono, ja nie rysuję i nie wypełniam kolorem, tylko kolory budują refleksy, z refleksami, tony z tonami. Jakby widać, wyciągał te postacie z tego. To widać, jakby oni się po prostu na chwilę zatrzymali. Oni się tak jak wychodzą nie z tej przestrzeni, nie jakby na moment. Tutaj oczywiście to wejście kościoła jest czynne kilka razy w roku i są też ten obraz, czyli de facto ten pochód ludzki tędy przechodzi, zatem jakby również w tej takiej symbolicznej narracji to też ci ludzie się znajdują na drodze do Emaus. Czym chciałbyś spuentować nasze spotkanie? No to co jest na pewno jeszcze przede mną, a przede mną jest, to musimy się wycofać tutaj troszeczkę, bo nawet nie i żeby zobaczyć, uchwycić to, co teraz jest niezrobione, a to, co będzie zrobione. Po lewej stronie ta klatka schodowa będzie zabudowana ścianką i na tej ściance będzie postać Chrystusa z Piotrem, co uzupełni nam Via Lucis, prawda? Unikniemy w ten sposób tych takich przemysłowych elementów, a wprowadzimy rzeczywiście kolejny obraz. I to, co widać na tej tylnej ścianie, to jest tabor. Stworzy się góra zielona. Do samego szczytu będzie zieleń. Po lewej Mojżesz i Eliasz, po prawej. A w środku na szkle będzie namalowany Chrystus gigantyczny, przemieniony. Aha. Tak to wymyśliłeś. Tak. Świetnie. I jeszcze jeden element. To, co widzimy nad sobą, czyli te kwatery, te podziały, to raz, dwa, trzy, cztery pierwsze segmenty po jednej i po drugiej stronie będą wypełnione obrazami i to będą byty anielskie. Aniołowie będą fruwać tutaj nad wierzącymi w ławkach. Także ludzie będą otoczeni dziełami sztuki, obrazami. Myślę, że... No, to... Dobrze, teraz tak. Gdzie znajduje się ten kościół? Kościół? Żeby ktoś sobie przyjeżdża sobie i chce po prostu przyjechać... No to trzeba przyjechać do Jeleniej Góry. Jelenia Góra. Jelenia Góra. Na Dolny Śląsk. Dolny Śląsk, Jelenia Góra. Jak przyjeżdża do Jeleniej Góry, to musi przyjechać na... No to status tego miejsca to jest chyba, nie wiem, no osiedle, nie? Czarne. Kiedyś to była miejscowość mała, ale to już jest w obszarze administracyjnym Jeleniej Góry, czyli dlatego mówimy Jelenia Góra Czarne, albo Czarna Jelenia Góra. Więc trzeba by było się tutaj na to Czarne udać. No i on sobie tutaj stoi, czeka na... Wbija w nawigację Czarna Jelenia Góra, parafia Judy Tadeusza. Tak jest. I można tak przyjechać. Jest tutaj. Serdecznie polecam naprawdę, ponieważ to robi wrażenie. Ja często różne kościoły odwiedzam, bywam w różnych parafiach, ale naprawdę tutaj to miejsce robi bardzo mocne wrażenie i zapada w pamięć, ponieważ jest inne. Jest inne. To nie chodzi o to nawet, że czuć tutaj życie Jezusa Chrystusa w tabernakulum, ale po prostu to wszystko też żyje swoim jakby odrębnym bytem. Nie? Naprawdę. To robi potężne wrażenie, dlatego gorąco wszystkich zachęcam, żeby jeżeli będą gdzieś w pobliżu, na narty się wybiorą, czy w góry, to po prostu zachęcam, żeby to miejsce odwiedzić. No od Ciebie tylko powiem, że jeżeli ktoś chce zobaczyć taką manifestacyjną sytuację, taką manifestację współczesnej sztuki sakralnej, to jest tu, to trzeba tu przyjechać. To jest taką naszą ambicją, moją i mojej żony, żeby ten kościół był po prostu takim mocnym głosem dla kościoła również, mówiącym o tym, że sztuka współczesna, sakralna jest i żyje i ma się całkiem dobrze. Co tutaj można zobaczyć i doświadczyć, także serdecznie wszystkich zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.